Witajcie. W tym filmie powiem Wam, czego oczekiwać na co dzień, jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie, czego oczekiwać po sesji, w jakim terminie. Na niektórych stronach, jeżeli chodzi o jakieś zabiegi duchowe czy hipnozy, mówi się, że na efekty powinno się czekać do dwóch miesięcy. Dopiero w tym czasie można robić po tym czasie raczej kolejną sesję. My mówimy Wam, że efekty powinny być widoczne, jeżeli nie tego samego dnia. Czyli w poczuciu. to wszystko zależy też od tego, jaki to jest dzień tygodnia, jak bardzo jesteście wyczerpani energetycznie, na przykład po ciężkim dniu. Najwcześniej, na, znaczy najpóźniej, na drugi dzień efekty powinny być widoczne, odczuwalne, namacalne. Wręcz jeżeli chodzi o Wasze samopoczucie, samopoczucie powinno się bardzo poprawić. I to, co powinniście odczuwać na drugi dzień, już na se po sesji, i czego powinniście oczekiwać w ogóle o, codziennie. Nie tylko posesji, to e, uczucie wdzięczności. To jest taki sygnał, że macie 100% energii, tej, która po, jest wysyłana do waszej duszy od źródła. Jeżeli tej energii wam brakuje, bo w jakiś sposób gdzieś po drodze, czy e, tracicie ją, czy to poprzez przedmioty, to e, będziecie się czuli gorzej. E, często, często możecie już. Budząc się, być zmęczeni. I teraz, w momencie, kiedy odczuwacie, nie odczuwacie te, tego uczucia wdzięczności za, za po prostu za dzień, nowy dzień, powinniście przez wszystkie 17 problemów, jakie opisałem, które zdarzają się po sesji. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi na to, dlaczego nie czujecie mm, poprawy waszego na, samopoczucia, przede, przede wszystkim, bo. Prawa, na przykład, jeżeli chodzi o zdrowie, może przyjść nieco później, jeżeli chodzi o finanse, tak samo. Natomiast pierwszy od razu sygnał, że wszystko jest OK, że sesja się powiodła, to powinno być Wasze właśnie samo poczucie, czyli to uczucie wdzięczności na co dzień, nie tylko dzień po sesji, nie tylko przed sesją też powinniście się tak czuć, ale przez całe generalnie życie. Uczucie wdzięczności, gdy rano się budzicie, a szczególnie może jeżeli nawet w ciągu. W ciągu Tygodnia nie czujecie aż takiego uczucia wdzięczności, to powinno być dość wyraźnie odczuwalne w trakcie weekendu, gdy nie pracujecie, gdy odpoczywacie. Nawet jeżeli macie jakieś problemy finansowe, to uczucie powinno się pojawiać. Jeżeli nie spójrzcie na te wszystkie 17 problemów, to być może któreś przeoczyliście i jest coś w domu, co, co sprawia, że tego uczucia nie ma. Teraz pytanie, czy możecie się poczuć? po sesji gorzej, bo zdarzały się takie przypadki, niż przed sesją. Otóż tak w momencie, kiedy macie przedmioty przede wszystkim, jakieś przedmioty, które zostały w domu, czy to przedmioty rytualne, o którym jest w jednym z filmów mowa, czy to przedmioty o charakterze religijnym, czy inne przedmioty. One wszystkie, każdy z przedmiotów, który ma cząstkę każdy, pamiętajcie, że każdy przedmiot ma jakąś energię. Nie ma przedmiotów, które by nie, nie zawierały energii. I kwestia jest taka, jakie, jakie to są energie? Jeżeli to są energie neutralne, nie będą na was oddziaływać negatywnie. Jeżeli to są energie, które mają niskie wibracje, to, to mogu, możecie się w nich czuć gorzej. Natomiast jeżeli mają energię demoniczne, te energie będą ściągać z was energię. I ta energia będzie szła do istot, które są właścicielami danych przedmiotów. Dlatego w momencie, kiedy nie jesteście, wasza przeszłość nie jest oczyszczona, z przedmiotów, to oznaczały się takie przypadki, że byty, które były właścicielami danych przedmiotów w waszym, w waszym otoczeniu, aby nie oczyściliście tej swojej przestrzeni, bo nie zaczęliście, ale nie, do, nie dokończyliście, mogły, mogły się mścić, na przykład na drugi dzień, bo mieli, mieliśmy kilka, to nie były częste przypadki, ale zdarzało się takie, że człowiek był atakowany właśnie ze względu na to, że oczyszczał swoje przestrzeń, ale był w trakcie i byty chciały się zemścić. Przede wszystkim także na nas, bo Człowiek, który się czuje gorzej po sesji, no, i pisze do nas, że, że co się dzieje, a jest atakowany intensywniej, ponieważ ma przedmioty, to się to uderza też w nas, w naszą pracę, bo też i y, 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 byty wykorzystują to przeciwko nam i dają wam takie odczucia, że no, y, co oni nam zrobili. Chodzi o to tak naprawdę, żeby byty się po prostu mszczą i chcą wam udowodnić, żebyście porzucili tą drogę, Oczyszczania w swojej przestrzeni, byście mogli się poczuć dobrze we własnym domu, czy we własnej przestrzeni, czy wasze dzieci także, bo czasami jest tak, że to jest walka o wasze dzieci. Na przykład rodzice posiadają przedmioty, a te, z tych przedmiotów y, by te atakują dzieci, które są niewinne, bo dzieci tych przedmiotów nie sprowadziły. One nie wiedzą, że, co jest powodem ich y, problemów, na przykład z samopoczuciem. Tatu energii. I odpowiedzialni za to są rodzice. I często to jest właśnie walka o zdrowie, czy, czy szczęście, czy samopoczucie po prostu dzieci. Więc mówię, pamiętajcie, to jest bardzo ważny sygnał. Jeżeli czujecie się dobrze na drugi dzień, macie e, bardzo dobre poczucie, wdzięczność ogólnie do, do źródła, do, do stwórcy, za, 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 za życie, za nowy dzień, za światło, za, za, za jedzenie, to, to możecie się spodziewać, że po prostu wszystkie byty zostały odprowadzone. Jeżeli nie, znaczy, że coś zostało I, te, i teraz najpierw obejrzyjcie wszystkie te filmy z problemami, jakie się pojawiają po sesjach. Jeżeli nie znajdziecie tam odpowiedzi, no skontaktujcie się z nami po sesji na przykład na drugi, trzeci dzień, wtedy my sprawdzimy, co jeszcze zostało, co sprawia, że nie czujecie się tego, czego, czego normalnie powinniście oczekiwać na co dzień. Mówię nie tylko po sesji. Prawo do posiadania 100% energii, która jest wysyłana Wam do, do Waszego ciała fizycznego przez źródło, przez Twórcę, jest Waszym prawem. Możecie spodziewać się, że macie 100% energii, to będziecie się czuli dobrze. Jeżeli są takie przypadki, że gdzieś w jakiś sposób tracicie tę energię, to w zależności od tego, jak Dużo tej energii tracicie, bo czasami jest tak, że na przykład ktoś ma tatuaż i ten tatuaż, nawet jeżeli e, przestajecie go lubić, bo to jest też podstawowa rzecz, żeby nie akceptować tatuażu, bo ludzie generalnie chcą go lubić, bo coś tam, e, coś on reprezentuje, a automatycznie jeżeli oczywiście to jest tatuaż, z który jest powiązany jakimś kontaktem z bytem, to on ten tatuaż daje mu prawo do większej ingerencji, większego poboru energii. Jeżeli przestajecie go lubić, to automatycznie byt jakby jest blokowany z waszą wolą. To po pierwsze, ale jeżeli te, y, nie możecie usunąć tego tatuażu, to powinniście częściej ładować się energię ze źródła. Jak to robić, po prostu zamykacie oczy. Najlepiej, jeżeli y, czujecie się po prostu już pod koniec dnia wyczerpani, to ustawcie sobie podczas dnia budzik, na przykład na godzinę 15, żeby dzwonił i informował was, że jest czas, żeby się doładować energię ze źródła. Być może w tym momencie nie poczujecie jak energii, nawet jeżeli zamkniecie oczy i wyobraźcie sobie światło, które pada na Was i w tym samym czasie poprosicie źródło, swórce, żeby Was też doładował z, e, energią e, swoją. Być może nie poczujecie, że w tym danym momencie, ale oka okaże się, że pod koniec dnia będziecie mieli więcej energii niż normalnie, gdy tego nie robicie. Tak to działa, że nie zawsze jest tak, że od razu w tym, w tym momencie, kiedy to robicie, ładujecie się energią że od razu, nie wiem, tryskacie energią i skaczecie do, do, do góry. Nie, może się być tak, że po prostu będziecie się czuli lepiej w ciągu całego dnia, równomiernie ta, ta energia u Was będzie rozłożona, dzięki właśnie temu, że dodacie sobie taki rytuał ładowania się energią ze źródła. I jeżeli Wam brakuje mimo to energii, bo gdzieś tam tracicie, być może to są różne przypadki, kiedy tracicie energię, na przykład pójdziecie do sklepu, ja często jak idę do sklepu, staram się chodzić w takich porach, żeby żeby nie mieć kontaktu z, z dużą ilością ludzi bo czuję po prostu ubytki energii od razu czuję jak przez nogi ucieka mi energia jeżeli są jakieś istoty przy ludziach, którzy którzy po prostu nie są czyści prawda? mają jakieś kontrakty to czuję od razu jak byt jakieś dzisiaj jego energia przyczepia się i ubytki energii więc im mniej tych ludzi tym generalnie mniejsze ubytki energii ale jeżeli wy na przykład pracujecie w sklepie czy macie częsty kontakt z ludźmi, bądź jakiś szef jest bardziej agresywny. Pamiętajcie, że w ogóle podczas sesji możecie wyszczególnić, kto, komu wasza dusza powinna zabronić ingerencji waszego przestrzeń. To też jest ważne, bo później po prostu te byty przestają ingerować, nie, nie wpływają na na przykład na szefa, żeby stymulował was, znaczy szefa przeciwko wam. A wtedy macie, macie kontakt jakby bez, bezpośrednio z człowiekiem, a nie Człowiekiem, który jest stymulowany przez byta demonicznego, który ma kontakt z danym szefem, to też jest naprawdę bardzo ważne, bo wiele ludzi, którzy, którzy, których dusze po prostu, bo tak naprawdę to wasze dusze własne zabraniają tej ingerencji, gdy tak zrobiliście wy sami, z naszą jak gdyby pomocą, to wtedy ci szefowie się bardzo często zmieniali na, na, na lepsze, zaczynali, e, zaczynali was lubić i tak dalej. Mieliście często też podwyżki. Ta, takie, takie relacje do nas płynęły w momencie, kiedy ktoś miał jakiegoś nieprzyjemnego szefa, który tak naprawdę był symulowany przez byta, a gdyby miał zabronione ingerencje, to wtedy wszystko się naprawiało, te relacje, i, i szef już nie był taki wredny jak był wcześniej. Więc dobrze, a jeżeli, więc mimo, gdy przeżyjecie te wszystkie 17 problemów, na chwilę obecną 17 i nie znajdziecie tam, odpowiedzi na swoje pytania, wciąż czujecie się źle po prostu do nas napiszcie. Wtedy sprawdzimy co się dzieje, dlaczego nie macie tego samopoczucia które powinno być dla was podstawą takim gwarancją i czymś czego powinniście wymagać od życia czyli dobrego samopoczucia na co dzień. Więc to jest podstawa. Obejrzyjcie filmy jeżeli wciąż coś jest nie tak przed, przed sesją przede wszystkim też Ponieważ wasza świadomość, też, im wyższa świadomość jest wasza, jak się bronić przed istotami, to, ponieważ to jest ich przestrzeń, tak naprawdę. My żyjemy w ich przestrzeni. Tutaj większość duszy jest zwabiona na różne świetci dełka, tak naprawdę, w cudzysłowie, bo po prostu odwiedzając różne przestrzenie do życia, wchodziliśmy tutaj do Matrixa i nie wiedzieliśmy, że to tutaj rządzi zło i zostaliśmy zwabieni, więc musimy po prostu uczyć się. Bronić też przede wszystkim przed tymi istotami. I jak po prostu, jak nie dać się podejść, jak nie dać się manipulować i jak po prostu cieszyć się życiem, pomimo tego, że żyjemy w przestrzeni mrocznej, tak naprawdę, bo tutaj źródło nie rządzi jeszcze, ale będzie rządzić, więc te czasy nadejdą. Także, tak, także czekam na Wasze maile z tym, jak się czujecie, ale zanim napiszecie, Obejrzyjcie wszystkie filmy. Cześć!